Ponad 20 wędkarzy już o godzinie 7 rano zaczęli wiercenie dziur w lodzie, do której potem poszła zanęta, no i czekanie na ryby. Lód o grubości ponad 20 cm był, jak zapewniali organizatorzy, bezpieczny, choć gdzieniegdzie widać było pęknięcia. Nie najlepiej. Mi akurat idzie kiepsko. A na co? Na co? Na białego robaka, czerwonego robaka, różnie, przeróżnie i idzie mi kiepsko dzisiaj. Dużo miejsc? No trochę już tak obskoczyłem tych miejsc, parę naście, bez rezultatu. Tam są koledzy, którzy mają chyba trochę więcej szczęścia. Jakiej grubości lód jest? Nie wiem, około 20 cm. Czyli bezpieczny? Tak. Nawet przy takiej odwilży śmiało można chodzić. A jak ryby? No, z rybą jest słabo. Bardzo słabo bierze. Ja jeszcze nic nie złowiłem, a parę osób złowiło taką drobnicę. A na co? No ja na błyskę podlodową próbuję, na mormyszkę, efekty słabe. Czyli może jeszcze być. Może coś trafi. Tam łapali na spławik. To drobniutka płoteczka jakaś tam trafi. Widzę, że na spławik. No. Jak idzie? No dobrze. Jest trochę ryby? No kilka sztuk jest. A na mormyszkę? No lego, w tym boku. I? Też biorą. Teraz chwilę przestały brać. Może zobaczyli, że ja idę. No nie lubią kamery. A tu na mormyszkę? Tak. Efekty? Cieniutko. Może ryby się dowiedziały, że zawody są? Pewnie tak było. To są te, tak? Tak bez rękawic? Bez rękawic. Się plącze wtedy. Na co powinny? Na mormyszki. Efekty? Słabo, 8, 7 malutkich. A jaka to jest głębokość? Głębokość? Z 9, może 10. I co, to się z dna bierze, czy gdzieś w połowie? Na jakiej głębokości? Na głębokości całkiem przy dnie. Całkiem przy dnie. Pełna kultura. Nie będę się bawił. Nie ma. Gdzie jest? Tak z metr, półtora od dna. Nic, nic krócej nie chodzi. No, tu nie ma jak się dostać do cukru. Ciaka tam, ciaka pan. To cała torba? No, powietrza. 810. Jeszcze raz powiedz. 810. Na ręce. Jak trzyma, nie? Ja wczoraj... Przepraszam, ksiądz w takich butach na lodzie? Ja? Tak.
Ja w takich butach unosiłem się na poduszkach powietrznych. A jakie ryby z tego tytułu przyszły? A ryby były duchowe. Takie na dwóch nogach, chociaż bardziej z duszami, a nie z ościami. Andrzeja Dolecińskiego. Zanim przystąpimy jeszcze do ogłoszenia wyników, chciałbym tu podziękować Marzenie Witak za przygotowanie kawy, herbaty. Tak. Również chciałbym podziękować kolegom, którzy wczoraj przygotowali, posprzątali plac pod dzisiejsze. Uwaga koledzy, rozpoczynamy wręczanie nagród od mistrzów koła w dyscyplinie podlodowej. Trzecie miejsce zajął Grobelny Krzysztof, wynikiem 930 punktów. Drugie miejsce Meyer Łukasz, 990 punktów. I pierwsze miejsce Grobelny Henryk, wynikiem 1710 punktów. Korzystam z okazji, żeby pogratulować jeszcze raz zwycięzcom. Cieszę się bezpieczeństwem. Nawołuję do tego bezpieczeństwa wszystkich wędkarzy, bo no teraz będzie najtrudniejszy okres, kiedy lód zacznie być niebezpieczny, więc nie zapominajmy, że roztropność jest najważniejsza. No i oczywiście chciałbym zaprosić wszystkich na pielgrzymkę, drugą już ogólnopolską pielgrzymkę wędkarzy na Jasną Górę do Częstochowy, która odbędzie się 25 i 26 kwietnia. Udział w pielgrzymce 150 zł. Pielgrzymka wyruszy w godzinach rannych w piątek z Bytowa przez Licheń. W Licheniu zatrzymanie i gdzieś 2 godziny postoju, a potem do Częstochowy. Będziemy o 21 mieć udział w apelu jasnogórskim w Częstochowie w piątek i o godzinie 11 w sobotę msza święta dla wszystkich uczestników drugiej już ogólnopolskiej pielgrzymki wędkarzy na Jasną Górę. Szanowni koleżanki, w imieniu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, w imieniu pana prezesa Teodora Rudnika, jak i moim własnym serdeczne podziękowanie, gratulacje dla uczestników otwarcia sezonu zawodów podlodowych. Gratuluję wspaniałej organizacji tutaj kołu i wszystkim sędziom i organizatorom, jak i również telewizji lokalnej Bytu, która jest również współorganizatorem tych zawodów. Panie Zbyszku, serdeczne podziękowania. Mam nadzieję, że program będzie do obejrzenia w następny poniedziałek. Niech ten. A ten. To szybko będzie. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Życzymy i zapraszamy na Mistrzostwa Okręgu Podlodowe, które odbędą się w tym roku 22 w Czuchowie. Ja myślę, że Lubd jeszcze wytrzyma. Także gorąco zapraszamy i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.